Popatrzyli na siebie przez chwilę w milczącym zastanowieniu. Rzeczywiście, rzekł pierwszy oficer, pijany i mówi niby od rzeczy, chwieje się, ale mowę ma klarowną, jak nie przymierzając kisiel naszego kucharza, ten człowiek jest dla mnie zagadką, panie kapitanie. Tyle tylko mogę powiedzieć. Czy doszedł pan do tego przekonania w ciągu dzisiejszego wieczoru? Oczywiście, że nie. W dzień lub dwa po wyjściu z Rotterdamu, pamiętam, coś mnie w jego zachowaniu uderzyło. Powściągliwość, ta jego nieustająca zaduma, to ostrożne stąpanie i myszkowanie po zakamarkach statku? Nie wiem. Już wtedy pomyślałem, że jest to człowiek dziwny, noszący w sercu boleść lub jakąś tajemnicę. Dziś bąknął mi trzy zdania o przygotowywanej nam niespodziance, w wyniku której pospadamy z krzeseł. Dobre, co? Pospadamy z krzeseł? Nie słyszałem. Ale ja słyszałem. PSSST powiedział do mnie: Jeszcze pan takiej historii nie przeżył. Pański radiooficer jest na tym statku bardzo ważną figurą. Rozumie pan coś z tego? Pierwszy oficer wzruszył ramionami. Nasz radiooficer jest porządnym człowiekiem, panie kapitanie. Lubią go wszyscy. Jutro będzie odgrywał Prozerpinę. Ma piersi jak baba, a jeśli dołożę jeszcze waty. Mówię poważnie, panie Branicki. Inżynier Mondalski nie jest człowiekiem nieodpowiedzialnym. Nie czas na kpiny. Powierzono mu kierownictwo ważnej placówki za granicą. Taki człowiek bez istotnego powodu nie wygłasza opinii, że radiooficer jest na tym statku bardzo ważną figurą. Coś w tym musi być, ba. Gdybym to wiedział. Może oni znali się już przedtem, zanim inżynierowie znaleźli się na pokładzie Lariona. Widziałem, jak Mondalski kilka razy dyskretnie porozumiewał się ze Skoczkiem. Dyskretnie? To znaczy jak? Na przykład widziałem kilka krądź, jak wystawali na dziobie przy windzie kotwicznej i coś tam sobie za wzięcie tłumaczyli. Albo przesiadywanie mundalskiego w kabinie skoczka, zastałem go tam również kilka razy. Czy podczas całego rejsu kontaktowali się ze sobą systematycznie? Raczej nie. Zresztą nie wiem. A co powiedziałby pan na pomysł zbudzenia radiooficera i zapytania z Nienacka, co łączy go z Mondalskim? Grzegorz Branicki potarł podbródek. Zdaje mi się, kapitanie, że przywiązuje pan do tego zbyt wielkie znaczenie. Co się właściwie stało? Nic się nie stało. Z powodu jednej wygłoszonej prawdopodobnie pod wpływem alkoholu wypowiedzi mamy budzić radio oficera i zaspanego pytać nie wiadomo o co? Uspokoił mnie pan. Idźmy zatem spać. Nie ma sprawy. Dobranoc. Kapitan wyciągnął dłoń do pierwszego oficera. Aha, proszę jutro z rana powiedzieć diabłom ceremonii, żeby nie przypiekali za mocno inżynierów. Przez te trzy lata na równiku będą mieć dość żaru. I proszę jeszcze sprawdzić wachtę, a jutro zastopować statek w odległości co najmniej dziesięciu kabli od Wyspy Świętego Tomasza. Na szalupowe wycieczki turystyczne nie mamy czasu. Podtrzymując się wzajemnie inżynierowie Karol Mondalski i Sebastian Trzeciak zeszli piętro niżej i zatrzymali się przed drzwiami kabiny Mondalskiego oznaczonej numerem 6. Mondalski długo szukał klucza w kieszeniach spodni, a gdy go wreszcie znalazł, wetknął go w otwór zamka z chrobotem mogącym przepłoszyć ze statku wszystkie szczury. Weszli do wnętrza. Cholera, zaklął Mondalski. Nie mam w kabinie niczego do picia. Jeszcze ci mało. Myślę o jakimś soczku. Wyciągnął spod stołu karton z butelkami po wodzie mineralnej. Spójrz Rzekł, wszystkie puste. Przy czym będziemy siedzieć. Już mi zasycha w gardle. Spać mi się chce. Sebastian trzeciach ziewnął przeciągle. Nie masz przypadkiem zamiaru wyciągnąć się w łóżku. Jutro będzie ciężki dzień. Jutro, jutro. Mondalski był czymś wyraźnie rozdrażniony. Co cię ugryzło? Musimy porozmawiać. Będziemy mieć na to pełne trzy lata. Nie starczy tematów. Jeśli natomiast chciałbym ci coś powiedzieć dzisiaj, to tylko jedno. Powinieneś przeprosić kapitana Strugę. Zachowałeś się okropnie. O, -o, -o. morały? Mondalski opadł na fotel. Trzeciak przysiadł na krawędzi i No proszę, zaczynaj śmiało. Dobrze. Słuchaj. O przyjęciu u kapitana wyraziłeś się paskudnie marna knajpa. Czy nie sądzisz, że było to obraźliwe w stosunku do naszego gospodarza? Co ty tam wiesz? Wiem swoje. Ty zawsze wiesz swoje i tylko swoje. Ile właściwie masz lat? Głupie pytanie. 42. Głupie, lecz jednak na nie odpowiedziałeś. 42. Mondalski zamyślił się. Po chwili rzekł: Ja mam 36. Właściwie to ty powinieneś być kierownikiem naszej ekipy, prawda? Karol, albo jesteś rzeczywiście pijany, albo z premedytacją dążysz do sprzeczki. Trzeciak energicznie podniósł się z krawędzi koj. Głupi jesteś. Siadaj. Wiesz dobrze. Że wcale nie chciałem przyjmować obowiązków kierownika placówki. Wiem, że ty miałeś na to wielką ochotę. Nie zaprzeczaj. Musimy o tym pogadać. Musimy rozstrzygnąć tę sprawę między sobą, żeby wszystko było jasne. Co tli jest do rozstrzygania? Obraziłeś kapitana i mam nadzieję, że go jutro przeprosisz. Ty znów swoje. Po jaką cholerę wdałem się w tą całą awanturę? Właśnie, po jaką cholerę? Podróż się kończy, tylko patrzeć jak w Port Gentil wyładujemy nasze maszyny, pójdziemy w dżunglę. Kto wie jakie nas czekają trudności? Nie wypada rozstawać się z kapitanem na wojennej stopie? Bradzisz, Sebastianie. Udajesz naiwnego. Kapitan Struga zapewne zrozumiał mój żart, bo przecież wyraźnie, chociaż może niezbyt elegancko, zażartowałem, mówiąc o tej marnej knajpie. Ale dobrze, przeproszę go jutro na wszelki wypadek. Chciałem ci jednak powiedzieć coś zupełnie innego, sięgnął po papierosy. Zapalisz? Nie, dziękuję. Chciałem ci powiedzieć, że wiem o twojej wizycie u dyrektora Departamentu Współpracy z zagranicą. Wystarczy? Czy mógłbyś sprecyzować swoją myśl dokładniej? Mogę i dokładniej, i dosadniej. Chciałeś mnie, delikatnie mówiąc, wykopać z fotela i zająć moje miejsce. Zaprzeczysz? Nie. Kto ci o tym powiedział? Dziękuję za nie. Podoba mi się uczciwa gra. Żałuję tylko że dowiedziałem się o tym wszystkim dopiero w Rotterdamie. Gdybym wiedział w Warszawie, że tak bardzo zależy ci na tym stanowisku, ty byłbyś dziś kierownikiem placówki, a w ogóle w Port Gentil wybuchnie Draka, zobaczysz. Draka? Nie zamierzasz się chyba wycofać? Co do mnie, Karolu, to możesz sobie myśleć, co chcesz. Lecz powiem Ci bez udawania, skromnisia, jestem od Ciebie starszy i zawodowo bardziej doświadczony. Kończyliśmy identyczne studia, z tą tylko różnicą, że Ty bardziej się przykładałeś do francuskiego i na tym polega cała Twoja przewaga nade mną. Mówię szczerze: Jestem zdania, że powinniśmy wiedzieć o sobie wszystko do końca, żeby móc się wzajemnie tolerować przez te trzy lata. Wiem coś o tym, to znaczy o niebezpieczeństwach życia z dala od kraju i przyjaciół. Spędziłem jeden kontrakt w Ameryce Południowej. Zdobyłem tam doświadczenia, które przydają się zawsze, pod każdą szerokością geograficzną. Tak jest, masz rację, uważałem, że zarówno z racji wieku, jak i doświadczenia zawodowego, stanowisko szefa placówki w Gabonie bardziej należało się mnie niż tobie. Lecz mylisz się, jeśli sądzisz, że poszedłem do dyrektora departamentu z tak otwarcie sformułowaną ofertą. Zapytałem tylko, czym kierowano się, powierzając Ci zwierzchnictwo nad nami. To wszystko. Kręcisz. Jaką uzyskałeś odpowiedź? Żadnej. I to Ci wystarczyło? Nie. Sam sobie udzieliłem odpowiedzi. O, ciekawe jakiej? Najprostszej masz plecy. Wujka, stryjka lub może jakiegoś innego wysoko postawionego kumotra. Mylisz się. Nie mam żadnych wysoko postawionych kumotrów. Moja przewaga nad tobą polega jedynie na tym, że jestem od ciebie młodszy. Tere fere. Nie wierzysz mi? Nie wierzę. Ale bądź spokojny. Podporządkuję się wszystkim Twoim poleceniom. Jesteś moim zastępcą. Powinienem się czuć zaszczycony, ale nie jestem. Znamy się zbyt krótko i dużo wody musi przepłynąć w ogowe, zanim nabierzemy do siebie zaufania. W ogowe? Tak, w ogowe, głównej rzece Gabonu. Widzę, że i z geografii jesteś ode mnie słabszy. Będziesz mi to oczywiście wytykał na każdym kroku. Posłuchaj, czy wybraliśmy dla tej rozmowy najwłaściwszy moment? Takich rozmów nie powinno się odkładać. Każdy moment jest dobry. Zwłaszcza, że. Urwał nagle. Musnęli się wzrokiem krótko, jakby z zażenowaniem. Rozmawiali przez cały czas, nie patrząc na siebie. Mondalski niedopałkiem papierosa przemieszał popiół w muszli spełniającej funkcję popielnicy. Trzeciak, wsparty dłońmi okoje, rozglądał się po kabinie. Kiedy ich spojrzenia skrzyżowały się, w tym samym momencie oddaliły ich od siebie. Wykonali głowami ruchy, które mogłyby oznaczać unik przed ukąszeniem jadowitego węża. Zwłaszcza, że... Trzeciak nawiązał do zdania przerwanego przez Mondalskiego. Ty tego nie zrozumiesz. Idź spać. Za kilkanaście godzin dowiesz się wszystkiego. Miły jesteś, mój panie kierowniku. Powiem ci na dobranoc. Twoja knajpa jest o wiele marniejsza niż jakakolwiek inna w tej części świata. Nie jestem kapitanem strugą i nie pozwolę się obrażać. Wciągasz mnie w pozornie szczerą rozmowę, a następnie pokazujesz drzwi. Jeśli z jakichś powodów gryziecie sumienie, twoja sprawa. Jednak wiedz, nie jestem pionkiem, który można dowolnie przesuwać na szachownicy. Bo że prowadzisz jakąś grę, to dla mnie jasne. Cześć. Inżynier Sebastian trzeciako opuścił kabinę Mondalskiego mocno trzasnąwszy drzwiami. Karol Mondalski spojrzał na koje. Wiedział, że jeśli się położy, nie zaśnie. Podszedł do prostokątnego okna kabiny. Odkręcił dwa mosiężne zaciski, szarpnął ramą. Do wnętrza wdarło się nasycone wilgocią powietrze tropikalnej nocy. Pod wpływem jakiegoś nagłego bodźca odwrócił się od okna. Spojrzał na blat stołu. Leżały na nim czysta kartka papieru wyrwana z notesu i długopis. Za drzwiami rozległ się szmer, jakby ktoś potknął się o załamanie dywanu rozciągniętego na korytarzu, albo jakby przesunął dłońmi po ścianie kabiny. Tak właśnie inżynier Mondalski wytłumaczył sobie przyczynę odgłosów dochodzących z korytarza. Odczekał chwilę, a potem raptownie otworzył drzwi kabiny. Korytarz był oświetlony, ale pusty. Na lewo miał długość około 10 metrów. Po jednej stronie korytarza znajdowały się drzwi do czterech kabin pasażerskich, po drugiej gładka ściana mesy. W prawo, w odległości 3 metrów od drzwi kabiny Mondalskiego, znajdowało się wyjście na pokład rufowy. Było ono zamknięte, podobnie zresztą jak wszystkie inne otwory na statku strzegące klimatyzowanego wnętrza przed naporem tropikalnego powietrza. Karol Mondalski wrócił do kabiny. Wziął ze stołu długopis, wetknął go do kieszonki bawełnianej koszuli i znów wyszedł na korytarz. Ostrożnie zbliżył się do drzwi sąsiedniej kabiny, w której mieszkał Sebastian Trzeciak. Pochylił się i zajrzał przez dziurkę od klucza. Nie zobaczył niczego. Stwierdził tylko, że trzeciak nie śpi. Poprzez szczelinę zamka przesączało się drobną stróżką światło. Stary list trawi, pomyślał. Ruszył w głąb korytarza. Zanim doszedł do jego końca, posłyszał szum wody spływającej z rezerwuaru. Ubikacja znajdowała się zaraz za załomem korytarzowej ściany. Na wprost widniały wahadłowe drzwi wewnętrznej klatki schodowej, skąd schody prowadziły na górę do pomieszczeń oficerskich, natomiast w dół do kabin marynarskich, kuchni i magazynów. Karol Mondalski podszedł do tych drzwi i spokojnie czekał na tego, kto musiał wyjść z ubikacji. Coś podobnego powiedział ujrzawszy w drzwiach WC radiooficera Feliksa Skoczka. Pan tutaj? Telepatycznie pan mnie wyczuł, czy jak? Telepatycznie? Nie rozumiem, co może mieć wspólnego niedyspozycja żołądkowa z telepatią. Felix Skoczek poprzez kurtkę piżamy delikatnie masował swój potężny brzuch. Diabli sprawili, że w kabinie zatkał mi się klozet i muszę dyrdać po obcych piętrach. Szedłem właśnie do pana, powiedział Mondalski. Do mnie? O tej porze? Tak. Nadszedł czas. E, pan mnie już zaczyna nudzić obruszył się Skoczek. O pierwszej w nocy nagle zachciało się panu. Pierwsza me pierwsza. To nie ma znaczenia. Czuję, że powinniśmy to zrobić dzisiaj, właśnie teraz. Odmawia pan. Nie mam prawa. Ale wódacuch nie od pana na kilometr. Odłóżmy to do jutra. Nie można. Uparciuch z pana. No, to chodźmy do pańskiej kabiny. Wołałbym do pańskiej. Dlaczego? U mnie susza. Nie mam nawet wody mineralnej. Chwileczkę. U mnie też susza, ale mam w chłodni w depozycie dwa kartony piwa przeznaczonego na jutrzejsze zabawy. Chociaż piwo na mój biedny żołądek? Pański może odpocząć. Mój żąda płynu. Więc jak? W porządku. Niech pan tutaj chwilę poczeka, zajdę po kluczu od chłodni. Poczłapał schodami w dół. Po kilku minutach wrócił z kluczem w dłoni, uniósł go w górę, prezentując Mondalskiemu niczym niezwykłą zdobycz. Zachowujmy się cicho, wszyscy śpią. A nie daj Bóg, żeby się kapitan dowiedział o tej naszej wyprawie. Nie mam prawa wchodzić do chłodni, do tego w nocy. Jest to królestwo kucharzy i ochmistrza. No, ale chodźmy, pociągnął go za sobą. Wyszli na galeryjkę pokładu rufowego. Okrążyli mesę. Drzwiami znajdującymi się na prawej burcie weszli do ciemnego tunelu prowadzącego stromo w dół do pomieszczeń magazynowych. Dolnym korytarzem od strony kuchni byłoby jaśniej i wygodniej, zauważył Mondalski. Cicho zaraz i tu będzie jasno. Skoczeko odnalazł kontakt, pstryknął, zaświeciła się żarówka. Na dolnym korytarzu mógłby nas zauważyć któryś z marynarzy, a po cholerę mają wiedzieć, że radio z inżynierem plądrują nocą chłodnie. Znaleźli się w niewielkim kwadratowym przedsionku. Na prawo oszczelnie zamknięte i masywne drzwi oddzielały to pomieszczenie od korytarza załogowego. Na wprost znajdowała się głęboka nisza, wypełniona splotami rur, przewodów i zaworów. Na lewo grube, stalowe i dokładnie izolowane drzwi zagradzały drogę do pakamery chłodniczej. Oprócz zamka drzwi uzbrojone były dodatkowo w potężną sztabę. Teraz jednak zwisała ona wzdłuż fremugi. Radiooficer Felix Skoczek wyłączył światło nad stromymi schodami którymi się tutaj dostali, natomiast włączył kontakt znajdujący się po prawej stronie drzwi od chłodni. Pod sufitem tego dziwnego przedpokoju, jak go w myślach określił Mondalski, zabłysła okratowana żarówka. Szczęknął w zamku klucz. Proszę mi pomóc. Te drzwi są ciężkie jak słoń, powiedział Skoczek. Nie cięższe, chyba od pana, zaśmiał się Mondalski cicho. Niechże pan ciągnie mocniej. Co to było? Mondalski ustał w wysiłku i znieruchomiał przez chwilę. Co takiego? Nie słyszał pan. Jakiś szelest. Nic nie słyszałem. A jeśli, to najwyżej obudziliśmy szczura, ciągnij pan. Gdy drzwi stanęły otworem, ogarnął ich przyjemny, orzeźwiający chłód. Mondalski zajrzał do wnętrza i zauważył, że jest ono również oświetlone, chociaż nader skąpo. Domyślił się, że kontakt znajdujący się w przedsionku włącza jednocześnie dwie żarówki. Niech pan za mną nie wchodzi ostrzegł Felix Skoczek. Łatwo o przeziębienie. W głębi, za tamtymi drugimi drzwiami, temperatura osiąga minus dwadzieścia stopni, a bywa nawet jeszcze niższa. Radiooficer wszedł do wnętrza i po chwili ukazał się znowu dźwigając na brzuchu karton z piwem. Wie pan co, powiedział. Pan tu poczeka, ja ten karton zaniosę i zaraz wrócę po drugi. Do jutra piwo mi się w kabinie nie zestarzeje, a skoro już tu jestem, to za jednym zamachem przetransportuję cały mój zapas. Zgoda? Dobrze, niech pan idzie. Poczekam. Felix Skoczek z ciężkim sapaniem miał wspinać się wąskimi schodami. Karol Mondalski stał chwilę oparty plecami o stalowe drzwi chłodni. Patrzył na własne stopy, palcami prawej dłoni bawił się nasadką długopisu tkwiącego w kieszeni koszuli. Zmarszczone czoło świadczyło o głębokim namyśle. – Czy tam naprawdę jest aż tak zimno? – pomyślał o chłodni i postanowił wejść do środka. Tymczasem Felix Skoczek z wielkim wysiłkiem dobrnął z piwem do własnej kabiny. Sługą postawił karton na podłodze. Wszedł do łazienki i przetarł ręcznikiem spoconą twarz. Zmrużył oczy i uważnie przyjrzał się sobie w lustrze zawieszonym nad umywalnią. Kompletny wariat, powiedział szeptem, myśląco Mondalskim. Schylił się i zobaczył pod miską umywalni pęk mocnego, sizalowego sznurka zwisający na róże, odprowadzającej wodę. Tak, to jest myśl, mruknął do siebie. Wziął sznur, wyłączył światło w łazience i kabinie i ruszył do chłodni.